Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Derail Valley. I dzisiaj po dłuższym dla mnie okresie możemy zająć się kolejną dostawą. Zobaczmy, jak pogoda. Od 6 już ma świecić słońce. Mamy 3 zlecenia. 2 na fabrykę maszyn i miasto i 1 na miasto południowo-zachodnie. I teraz to jest naszym zadaniem. Co ja bym chciał tutaj osiągnąć. A mianowicie idziemy sobie ładnie tu na 2 lokomotywki. Jedną lokomotywę musimy sobie wziąć z tyłu. Powiedzcie mi tylko, gdzie są nasze lokomotywki. Tam są. Nie. To nie są nasze lokomotywki. To jest w sumie dobre pytanie. Gdzie my ostatnio zostawiliśmy lokomotywy? Dajcie mi chwilę, ja się rozeznam w terenie. W sumie to tak tu biegną w kółko i dopiero teraz mnie naszło, że przecież zapewne zostały zostawione na jezdni, nie? Byśmy mogli wziąć nowe kontrakty. Więc też tam trzeba się udać. Jezdnia jest tutaj. Dokładnie są. I będziemy my potrzebowali tej oto jeszcze jednej lokomotywy. Powiedz mi dlaczego. Bo te narzędzia gdzie musieli jeszcze dostarczyć na to miasto. Czyli to zabieramy z E1O i jedziemy na C4I. To na C3I. W sumie tak właściwie na dużej różnicy nam to nie robi. Nie, nie. To jest prawda. Dużej różnicy nam to nie robi. To jest E2A i E1. Oto to jest obok siebie w ogóle. Dobrze. To mamy do podłączenia z G3O. Na C3I. E3O i C3I. Czy ja bym sobie tamtymi lokomotywkami pojechał na E? Nie, najpierw tam na G. Ona musi być podłączona od tyłu. Myśmy mogli sobie na spokojnie na to CSW tam wjechać. Dokładnie tak. I to luzujemy. Włączamy sobie bezpieczniki. I wyjeżdżamy z zajezdni. Ja tylko jeszcze zobaczę. Tak, poziom głośności jest aby na pewno dobry. To zmienią to na swoich słuchawkach. No. Czemu tak? No idź. Widzicie, chciał człowiek sobie przyspieszyć, żeby nie iść do tej obrotnicy i tak to jest. O. Super.
światła, cieraczki. Jedziemy, hamujemy. Jest ta wódcza, tu jest wódcza. Coś takiego? No już jest na pewno bliżej, dobrze. A teraz wchamy. Super. Jeszcze raz to miało być. Gdzie trzy, o. No to jedziemy. Na gdzie trzy, o. Tu się trzymamy lewej, potem w prawo i w lewo. Lewej. Potem prawo. Starczy tej prędkości. Lewo, czyli nawet jesteśmy dobrze ustawieni. Troszkę źle pojechałem. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Myślałem, że to tutaj dalej, a to jednak to po prawej. Już zdarza się nawet najlepszy. Do tyłu. I na co by nie przesadzić z prędkością. Nie będzie dobrze. Super.
Dobrze. Sprawdźmy, czy odhamowany. 5-5-3, zgadza się. Światełek z tyłu już nie potrzebujemy. Jej do przodu, ruszamy. Ciągamy, będzie ciężko tam chyba to wypchnąć, tak mi się coś wydaje. Mam nadzieję, że damy jakąś radę. Może akurat nie będzie padać, to... Nie będzie poślizgów. To jest jeden z tych dłuższych, nie? Składów, tak. Krótki z E1, o. Mamy do zabrania. Dopiero bym się tamtym z chęcią zajął. Dobrze, odcinamy powera. Neutrala niestety nie wrzucimy. No cóż, szkoda. Tak. Jak to może hamować? I przez to wszystko niestety trzeba było odpalić lokomotywę. Jeszcze nawet przewód główny nie wyluzował. Ostro zahamowałem. Dlatego tak ciężko szło to pchać, to znaczy ciągnąć. Dobra. Teraz trochę lepiej, nie? Zaciągnijmy tu ręczny, żeby mieć pewność, że się to nie stoczy. Mamy tą zwrotnicę, co by mieć pewność, że zaraz nie pojedziemy nie tak, jakbyśmy chcieli. Aha, czyli to jest idealnie na wyjazd ustawione, dobrze. Ale tu jasno. W tym kierunku, dobrze. Ręczny właśnie, ręczny. W tej drugiej lokomotywie też ręczny. Dobrze, jedziemy. I my mamy centralnie na wprost, super. Wyłącz wycieraczki, włącz światełka. Nastaje piękny poranek. Miasto budzi się do życia.
My hamujemy. Przechodzimy tutaj. Luzujemy. Gnamy z pomocą tamtej lokomotywy. Która nas pcha aktualnie. Bo nie potrzebujemy dwóch lokomotyw, jeśli chodzi o siłę. Jeśli na godzinę w zupełności wystarczy przy takich manewrach. F01. Bądź z w lewo. Sprawdzimy, czy aby na pewno te wszystkie wagony mamy zabrać, co tam stoją, ale chyba widzę tylko cztery, więc... Hamujemy. Sobie nie uderzyć za zbyt dużą siłą. Super. Łączymy sprzęgi. Ups. Nie wiem, łączymy sprzęgi. Cztery, trzy, sześć, zgadza się. Czyli te wszystkie jadą z nami. Jedźmy więc teraz do tyłu. Weźmy te wszystkie wagony, które stoją obok. Wystarczy na prędkości na dzisiaj. Z tej kabiny, aby mógł widzieć wszystkie wagony, nie? Przejechałeś? Tak, odwieczny dylemat. Tak. Powinien być po prostu manewrowy. Gdyby wszystko było w porządku. Tutaj się musi człowiek sam zastanawiać.
A mój. Trochę mocniej. Tarczy. Idziemy to podpiąć. Okej. Kol 169, zgadza się. Idziemy z drugiej strony. Luzujemy. 990, zgadza się. Więc idziemy. No właśnie, ale już uruchommy sobie tam też lokomotywę. Teraz to już nie przelewki, ciężki skład. Zresztą czuć o zadanej mocy. Ogólnie to się zastanawiam, czemu się zrobiła noc, więc chyba jeszcze pójdziemy się przespać, zanim stąd wyjedziemy. Aby lepiej się to państwo oglądało. Standardowo moja technika, nie? Jak to bez czuwaka można przetaczać skład? Jak byłby czuwak, to by nie było takiej opcji. No trochę tych wagoników jest. Dobra. Okej. Wchodzimy tutaj. Palamy. Włączmy sobie oświetlenie pulpitu. Dajmy mocy, zwolnijmy oczywiście hamulec.
Cyk, cyk. Cyk, cyk. Okej. O, lokomotywkę na razie gasimy, ona tutaj sobie będzie jechać jako lokomotywa ciągniona. Tu mamy nasze biuro stacji, tak wiem, tamtych lokomotyw z przodu nie wygasiłem. Tego co mi jest, domy to one nie zużywają paliwa w czasie postoju. Ale resztę, drodzy Państwo, zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.